Pani Małgorzato, jesteśmy na gali jubileuszowej 25 lat istnienia radia dla Ciebie. Czy Pani słucha dane radio? Ale ja słucham, jestem zaprzyjaźniona. Ja uwielbiam Tadeusza Dyszkiewicza. Znamy się właściwie całą moją karierę zawodową i bywam w tym radiu. Uwielbiam to udzielać wywiadu, bo to są cudowne dziennikarki i rzeczywiście mamy taką, to jest zaprzyjaźnione radio, nawet nie tak dawno całe radio było na moim spektaklu, także kocham to radio, to jest radio, przede wszystkim ma wielką kulturę, ono ma klasy, co jest rzadkością już w tej chwili w naszym polskim radiu i wspaniały język. To jest ważne. I ja nie lubię radia, gdzie tylko się słucha muzyki. Dla mnie bardzo ważne jest słowo, a to jest właśnie takie radio. Ale to mówi kultura też prezesa, który jest niezwykły, który ma wspaniały czar w sobie i jest dżentelmenem. I to wszystko właśnie składa się na to, że to radio ma taką klasę. A powiedz Iwo, jak to jest u Ciebie? Masz nawał obowiązków związanych właśnie z Teatrem Małgorzaty Potockiej, przygotowania do różnych spektakli. Czy również masz czas, aby od czasu do czasu jednak posłuchać radia dla Ciebie? W teatrze za kulisami nasz Przemek właśnie włącza radio dla Ciebie. Tam jest za kulisami, więc ono cały czas jest włączone. Natomiast Małgorzata powiedziała już w zasadzie wszystko. Ja dodam tylko, że przyjaciele słuchają przyjaciół. Przyjaciół radia dla Ciebie. A co by Pani Małgorzata chciałaby życzyć dla radia? No ja bym życzyła dalej takiej przede wszystkim wspaniałej współpracy mojej z Radiem dla Ciebie i oczywiście Tadzikowi, żeby dalej to radio prowadził i żeby właśnie miał sukcesy i żeby miało taką, jak to się mówi, nieoglądalność, tylko że tak wszyscy go słuchają. Wszystkiego dobrego, sukcesów, powodzenia. I oczywiście serdeczności. Tej serdeczności należy się uczyć od radia dla Ciebie. I na samo zakończenie proszę powiedzieć, co nowego będzie w najbliższym czasie w Teatrze Sabat. No my też jesteśmy już coraz bliżej przed jubileuszem 20-lecia teatru. Będę przygotowywała teraz dwa duże spektakle. Jeden to będzie Wielka Rewia Muzykalowa, a drugi to będzie Nasza Wielka Violetta Villas w Rewii. Także przede mną duża praca, przed Iwem również, bo przy muzykalach on będzie miał kierownictwo muzyczne, zresztą w ogóle ma w teatrze, także dużo, dużo pracy wspaniałej, ale zapraszamy na nasze najnowsze spektakle, na rewię filmową, która jest pięknym spektaklem, ma wielkie powodzenie, czy lata 20, lata 30, gdzie Iwo jest gwiazdą, gdzie to jest piękny spektakl wspomnieniowy tamtych cudownej starej Warszawy, Warszawy, o której się mówiło, że jest Paryżem Wschodu, czyli lata 20, lata 30. Zapraszam do teatru. Jak wiecie Państwo, w moim teatrze jest inna zupełnie atmosfera niż wszędzie, także później się spotykamy, bawimy na scenie i czekamy na Państwa. Zapraszamy bardzo serdecznie, tym bardziej, że już właśnie tydzień temu brawurowo rozpoczęliśmy sezon teatralny z cudowną, fantastyczną publicznością. Teatr był wypełniony po brzegi, no i oczywiście Małgorzatę i cały zespół Teatru Sabat publiczność nagrodziła brawami na stojąco, a później jak zwykle był dancing i bawiliśmy się do białego rana. Także kochani Państwo, kochani widzowie, fani Teatru Sabat, Teatr Sabat rozpoczął swój sezon 2019-2020. Zapraszamy gorąco. A kto jeszcze nie był, to absolutnie musi wpaść do mojego teatru, bo jest jedyny, niepowtarzalny. Zapraszam Państwa.